Poco, spoko, roko, koko. Dobra, jedziemy. Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSMPL, a dzisiaj opowiem o Poco. Poco Phone F1, Poco F1, o co w ogóle z tym Poco chodzi? Poco to marka powołana do życia przez Xiaomi. Pierwszy telefon, czyli ten właśnie F1, zadebiutował jeszcze w sierpniu w Indiach i krótko przed targami IFA, dosłownie w ostatnich dniach sierpnia, miał swą europejską premierę. No i trochę namieszał, bo tak powiem szczerze, jeżeli chodzi o zainteresowanie, o dyskusję, no to przyćmił moim zdaniem większość premier z targu FIFA z Berlina. Po prostu pokazał się chwilę wcześniej, a wzbudził ogromne zainteresowanie. Głównie za sprawą ceny, bo to właśnie cena jest jednym z głównych atutów tego telefonu. Za 1500 zł mamy Snapdragona 845, czyli topowy w tej chwili procesor. 6 GB RAM-u i 64 GB pamięci. Jak chcemy mieć 128, no to jeszcze trzeba 200 dorzucić. To naprawdę dobra cena za taki zestaw. No ale wiecie, taka niska cena nie bierze się z kosmosu. Decydując się na zakup, nazwijmy to, takiego budżetowego flagowca, musimy iść na pewne kompromisy. Jakie to będą kompromisy w przypadku Pocophone F1? Już Wam mówię. Pierwszy zauważycie od razu, wyjmując telefon z pudełka. W pudełku nie ma słuchawek. No ale dobra. Pewnie jakby były, to by były niedrogie, czyli kiepskie. Jakby miały być lepsze, to pewnie telefon byłby droższy. Zostawmy to. Jest mini jack w telefonie. Więc pewnie macie swoje ulubione słuchawki i nie róbmy z tego problemu. A dodam jeszcze, że producent dołożył pokrowiec, taki silikonowy na plecki. No, kolejny kompromis. Zauważymy, jak wyjmiemy telefon z opakowania. Obudowa z tworzywa. Plastic fantastic. No i teraz można narzekać. Uwaga, 3-4. Dlaczego nie metal? Dlaczego nie szkło? Jakby był metal i szkło, no może byłoby trochę ładniej, ale na pewno byłoby drożej. No, ale ja mam taką naturę, że jestem trochę przekorny, więc poszukam tutaj jakichś zalet mimo wszystko. Ten telefon jest dobrze zmontowany, jest sztywny, nie trzeszczy, nie ma szczelin. Jest taki miły, fajny, ciepły w dotyku. To tworzywo jest matowe, więc telefon nie jeździ po stole, nie ucieka z ręki, dobrze się go trzyma. Wszystko ma na miejscu, przyciski idealnie pod palec, czytnik położony perfekcyjnie. Dobrze leży w ręku, jest dobrze wyważony, nie jest zbyt ciężki. Nie jest zbyt cienki, nie jest zbyt gruby, jest taki w sam raz do ręki. A do tego, moi drodzy, wbrew pozorom, to tworzywo ma jeszcze kilka innych zalet, bo chociażby, kiedy telefon Wam upadnie, no, wyświetlacz nadal się może potłuc, ale przynajmniej tył pozostanie cały. Jakoś się będzie to trzymało. Co więcej, ja się przekonałem, że ten tył naprawdę jest odporny na zarysowanie. Ciężko go zarysować. Ja nie mówię, że on się w ogóle nie porysuje, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że porysuje się później niż te eleganckie szklane telefony, które kładziemy na pleckach, które jeżdżą po stole i tak dalej. Także dla jednych wada, a dla innych zaleta. Generalnie musicie wiedzieć, że obudowa jest tworzywa i nie jest wodoszczelna. I chyba tyle. Pozostając jeszcze na chwilę przy tematyce obudowy. Czy Wam się podoba? No, Wasza sprawa. Ja mogę powiedzieć tak, jest trochę skromnie, ale w sumie nie brzydko. Nie ma tu żadnego szaleństwa, odlotu stylistycznego, ale jest całkiem schludnie i porządnie. Ten niebieski wygląda naprawdę fajnie. Jest jeszcze obudowa szara, taka trochę bardziej stonowana, trochę smutniejsza. No jest jeszcze czerwień i kewlar, ale te dwie ostatnie wersje przynajmniej na początku w Polsce nie będą dostępne. No a szkoda, bo ten kewlarowy wygląda naprawdę super, chociaż jest najdroższy w stawce. No ale przy tym ta obudowa jest jednak troszeczkę bardziej odporna niż ta standardowa. Wyświetlacz? No, mógłby być AMOLED, no, ale nie w tej cenie. Ta cena się znikąd nie wzięła, mamy zwykłe LCD. No, ale w sumie wyświetlacz jest całkiem w porządku. Nie miałbym praktycznie żadnych zastrzeżeń do niego. Obraz jest wyraźny, kolory dobre, poziom minimalny jasności bardzo dobry, maksymalny również dobry, w słoneczne dni świetnie działa. Jest tryb czytania, czyli tryb filtrowania światła niebieskiego, który w dodatku może się włączać automatycznie. I jest możliwość regulacji balansu barw czy kontrastu. Także w zasadzie wszystko tak, jak być powinno, poza jedną rzeczą: polaryzacja. Jeżeli nosicie okulary polaryzacyjne,
No to smuteczek, bo albo musicie telefon trzymać bokiem, albo po prostu zdjąć te okulary, bo no tutaj filtr dobrano tak, że jak trzymamy telefon normalnie, no to niestety nic na nim nie widzimy. Pocophone zbiera spore baty za notch. No jest krytykowany, no i w sumie słusznie, bo ten notch jest i wielki, i szeroki. To, co miałoby, powiedzmy, świadczyć na jego korzyść, czyli układ rozpoznawania twarzy działający nawet w ciemności, póki co jest nieaktywne w naszym regionie. Żeby to działało, trzeba zmienić rejon chociażby na Indie. Wtedy zaczyna działać. Pokręcone trochę, ale tak jest. Ma zacząć działać po aktualizacji, ale na razie czekam i nic. No i jeszcze jest jedna rzecz. Nie wyświetlają się na górze ikonki powiadomień. Przez to właśnie, że ten notch jest taki, jaki jest, powiadomień nie widać. Mam je tylko na ekranie blokady, względnie dopiero jak sobie belkę rozwiniemy, co moim zdaniem jest mocno, mocno nieporęczne. Jedyny plus jest taki, że notch można zamaskować, korzystając z odpowiedniej opcji w oprogramowaniu. A skoro już jesteśmy przy zabezpieczeniach, to tak jak Wam wcześniej powiedziałem, czytnik linii papilarnych jest położony w bardzo dobrym miejscu. Działa? Pewnie. Mocne 9 na 10 prób udanych. Działa dosyć szybko i dodatkowo może też poza odblokowaniem telefonu strzec dostępu do aplikacji, tudzież wyzwalać migawkę aparatu. Do pełni szczęścia brakuje tylko tego, żeby mógł działać jako gładzik do przewijania list. Zapytacie mnie o wydajność. No i co ja mam Wam powiedzieć? No, telefon śmiga. Po prostu śmiga, to jest dobry telefon do pogrania. Gry się dają uruchamiać, nic się nie tnie, wszystko chodzi płynnie. W przeglądarce można otworzyć od cholery kart i nic. Można mieć niepozamykane aplikacje w tle i też nic, on będzie po prostu płynnie chodził. Ale nie wszystko jest takie perfekcyjne, jakby się wydawało. Bo wiecie co? Nie jest tak pięknie do końca. Są jakieś dziwne przypadłości w oprogramowaniu. O tym telefonie bardzo dużo rozmawialiśmy w gronie recenzentów, wymienialiśmy wrażenia, opinie i tak dalej. I wszyscy, dosłownie wszyscy narzekają, że mają problem z jakąś aplikacją. Przy czym nie każdy z tą samą. Jeden narzeka na Janosika, że wywala się aplikacja przy zgłaszaniu zdarzenia jakiegoś. Ktoś inny narzekał na SkyCash. Coś się działo przy płaceniu, aplikacja przestawała reagować. Jeszcze inny ma pustego Twittera. Po jakimś czasie dopiero się wczytują wiadomości. Ktoś tam narzekał, że Facebook co chwila się zamyka samoczynnie. U mnie padło na Instagram. Wszystko działa. Wszystkie aplikacje chodzą jak należy. Żadnych problemów z niczym, ale jak szybko wpisuję hasztagi pod zdjęciem na Instagramie, no to klawiatura zdaje się nie nadążać za moimi paluchami, a wiecie, ja nie jestem szybkim pisarzem komórkowym. To nie to pokolenie. Stukam niezbyt szybko, a mimo to klawiatura jakby się przywieszała. Ale i tak mam nieźle, bo kolega, którego serdecznie pozdrawiam, ma problem, żeby w ogóle Instagrama zainstalować. Więc coś tu się dziwnego dzieje, ponieważ telefon pracuje naprawdę płynnie. Nie przywiesza się, nie tnie, nie nagrzewa się zanadto. No dobra, czuć, że się robi ciepły, kiedy go zagonimy do roboty, ale bez przesady. Wszystko chodzi tak, jak być powinno. A tu dzieją się dziwne rzeczy z niektórymi aplikacjami. Mam wrażenie, że to jest jakiś problem na styku oprogramowania telefonu z aplikacjami firm, trzecich firm zewnętrznych. Innego wyjaśnienia nie mam i po cichu liczę, że producent się z tym upora. Podobnie jak z paroma innymi drobiazgami, no bo spolszczenie też mogłoby być lepsze, bo parę zwrotów w ogóle pominięto w tłumaczeniu. Jest też literówka, taka mocno kująca w oczy jedna. Także jest tu jeszcze kilka rzeczy do poprawienia. Ale przecież nie mamy do czynienia z firmą Krzak, tylko znaczy dużym już producentem, więc myślę, że możemy liczyć, możemy oczekiwać, że te niedomagania zostaną usunięte w drodze aktualizacji oprogramowania. Oby tak było. No wiadomo, nie da się poprawić już tych powiadomień, bo notch oprogramowanie nie zlikwiduje. No i nie da się poprawić jeszcze jednej rzeczy, która moim zdaniem jest największym problemem telefonu i jest najpoważniejszym kompromisem, na jaki musi iść jego użytkownik. Strasznie mnie to wkurzyło, bo nie ma NFC. Kurczę, by był taki fajny telefon. Prawie bym go chciał mieć, gdybym mógł nim zapłacić, bo po prostu do tego się przyzwyczaiłem. Strasznie się zżymam, ale no, jeżeli wy nie płacicie, to NFC wam jest zbędne. I w ogóle nie zwracajcie na to uwagi. Natomiast jeżeli płacicie telefonem, no to pokofonem nie zapłacicie i już. No i jak już jesteśmy przy kompromisach, to oczywiście jeszcze jeden hybrydowe gniazdo kart. Jest dual SIM.
No, jest też microSD, ale na zmianę. Nie jednocześnie, trochę szkoda, mogli to zrobić lepiej według mnie. Szkoda tym większa, że w roli narzędzia komunikacji ten telefon spisuje się naprawdę dobrze. Bardzo dobra jakość rozmów. Radzi sobie tam, gdzie jest naprawdę już słaby, marny zasięg. Ten telefon działał, nie miałem naprawdę kompletnie na co narzekać. Sprawdził się w roli routera. No, dobrze, wszystko działało tak, jak powinno być. Bluetooth chodzi, GPS naprawdę daje radę w nawigacji pieszej, go używałem, bardzo dobrze działał w nawigacji samochodowej również. No, w moim egzemplarzu nic złego się nie działo, poza tym, co Wam powiedziałem z Instagramem. Jak już przywołałem kwestię jakości dźwięku, no to spieszę Wam do niej, że tak jak już na wstępie wspomniałem, jest mini jack. Mamy też coś na kształt stereo. Dlaczego na kształt? Na dole, wbrew pozorom, temu co sugerują te otworki, głośnik jest jeden. I on zajmuje się, powiedzmy, niższymi rejestrami pasma i średnimi. A soprano odtwarza ten głośnik tutaj słuchawkowy. Jaka jest między nimi różnica? No to najlepiej odkryjecie zatykając najpierw jeden palcem, potem drugi. Po prostu ją usłyszycie. Także bez wątpienia głośniki są dwa. Grają dwa głośniki. Grają całkiem głośno, całkiem czysto, zupełnie akceptowalnie. Natomiast no, stereo bym tego nie nazwał. W żadnym wypadku. Stereo, moi drodzy, przez Bluetooth albo na słuchawkach. A dla słuchawek przewidziano osobne nastawienia, osobne jakby predefiniowane korekty dźwięku. Albo standardowe, albo dla konkretnych już słuchawek Xiaomi. Przy czym działają ze wszystkimi, także może sobie coś z tego dopasujecie, co niby ma być do Xiaomi, a będzie pasowało Wam do Waszych słuchawek. Jest też klasyczny equalizer. No i fajna rzecz, bo można przyciskom na kabelku słuchawek przypisać różne działania, niekoniecznie takie, jakie mają domyślnie. Radio jest. I gra bez słuchawek. Oczywiście tam, gdzie mamy silny sygnał sieci z powietrza, no to wtedy tak, jeżeli stacja ma wystarczająco dużą moc, to radio gra bez słuchawek, aczkolwiek na ekranie pojawia się komunikat, podłącz słuchawki, bo bez słuchawek radio nie działa. No, działa. Normalnie można odbierać. Co prawda, no, nie jest to tak perfekcyjny odbiór, jakby był z kabelkiem słuchawkowym w roli anteny. Niemniej radio obywa się bez tego. Pytanie, czy przypadkiem to nie jest błąd i czy po aktualizacji ta możliwość nie zostanie usunięta. Fajnie by było, jakby zostało. Tak, pogadałem wcześniej o programowaniu, a nie powiedziałem Wam o najważniejszym. Co my tu w ogóle mamy? Mamy oczywiście Androida 8.1 z nakładką Poco. Ale tak naprawdę ta nakładka Poco to taki trochę zmodernizowany, zmieniony MIUI. Jest wiele rzeczy wspólnych z MIUI-em i każdy, kto korzysta z interfejsu Xiaomi, to tu się poczuje jak w domu. Ale jest pewna taka znacząca różnica, mianowicie wprowadzono tutaj zasobnik aplikacji. Zresztą pewnie go niedługo w MIUI też znajdziecie jako opcję. Ten zasobnik jest fajny, bo bardzo ułatwia poruszanie się po gąszczu aplikacji, szczególnie jak macie ich dużo. Można apki pogrupować kontekstowo, rozrywkę, nawigację itd., ale można też przeszukiwać i grupować aplikacje według koloru ikon. Wybieramy wiodący kolor ikony, na przykład zielony, i wyświetli nam się wszystko, co ma zielonkawe ikony. Bardzo fajna rzecz dla wzrokowców, no bo ikona aplikacji zazwyczaj nam się właśnie kojarzy przede wszystkim z kolorem, a kształt zapamiętujemy w drugiej kolejności. Także bardzo pomysłowe rozwiązanie, ale jak ktoś nie lubi zasobnika, to może się oczywiście przełączyć na tryb płaski, czyli tak jak w standardowym MIUI. Z MIUI przejęto również gesty ekranowe. Czyli to, co znamy z wcześniejszych modeli Xiaomi, poruszamy się za pomocą gestów zamiast przycisków ekranowych. No ale jak wolimy przyciski, czyli tak jak na przykład ja, przyciski mogą być oczywiście wyświetlane na roboczej części wyświetlacza i można zmieniać ich układ. No trochę szkoda, że są na wyświetlaczu, ale nie pod nim, no ale cóż, pod nim po prostu jest pusty margines z jednym tylko dodatkiem, diodą powiadomień, która moim zdaniem powinna być po prostu silniejsza, bo jest trochę za bardzo dyskretna. Znajdziemy tutaj też wiele innych rozwiązań znanych z MIUI, chociażby drugą przestrzeń, czyli strefę wydzieloną, strefę prywatną, nazwijmy to schronionym dostępem, możliwość klonowania aplikacji, możliwość zmniejszania interfejsu do obsługi jedną ręką, jest pływający przycisk, jest możliwość tworzenia skrótów przypisywanych różnym sekwencjom naciskania przycisków. Także w zasadzie każdy, kto już kiedyś Xiaomi miał,
to poczuje się jak w domu, a kto nie miał, to myślę, że polubi ten interfejs dosyć szybko, szczególnie, że nie jest on zaśmiecony dodatkowymi aplikacjami. W launcherze Poco zabrakło typowych śmieci, ale jest kilka preinstalowanych apek, przy czym to są apki z gatunku takich raczej przydatnych. Jest bardzo fajny skaner wizytówek, kodów QR czy tekstu. Jest oczywiście aplikacja do konserwacji, do zarządzania systemem, usuwania zbędnych plików itd. Jest aplikacja MiDrop do współdzielenia plików. Jest też możliwość nagrywania tego, co dzieje się na ekranie, czyli tworzenia filmów pokazujących chociażby naszą rozgrywkę, czy też działanie jakiejś aplikacji. Mamy też firmową przeglądarkę internetową, notesik, menedżer plików, pogodynkę, dyktafon, odtwarzacz muzyczny, odtwarzacz wideo. No, niczego tutaj nie brakuje, ale nie ma też jednocześnie żadnej takiej aplikacji, którą moglibyśmy uznać za niepotrzebną, za kompletnie nam zbędną. Wprowadzanie tekstu powierzono standardowej aplikacji od Google. Dialer i aplikacje telefonu również wyglądają i działają w zasadzie standardowo, poza tym, że mamy możliwość nagrywania rozmów. No i oczywiście mamy też możliwość robienia zdjęć. Jak Poco F1 robi zdjęcia? Gdybym miał go oceniać jako flagowiec, no to trochę bym pomarudził. Ale jeżeli patrzymy na cenę, mamy telefon za 1500, no to on przy tej cenie się zupełnie broni. W dzień zdjęcia dobre, nie ma na co narzekać. Problemy pojawią się po zmroku, no bo pojawi się oczywiście ziarno, ale też jak się postaramy, da się zrobić w miarę fajne zdjęcie, szczególnie, że jest tryb manualny. Także nie demonizowałbym tego aparatu, radzi sobie zupełnie dobrze. Świetnie radzi sobie z rozmywaniem tła. Naprawdę bardzo fajnie to działa, do tego możemy zastosować kilka różnych efektów specjalnych związanych z tą opcją. I rzeczywiście obraz jest wycinany dosyć precyzyjnie. Myślę, że to rozwiązanie akurat tutaj mogę pochwalić. Trochę ponarzekam na panoramy, bo żeby zrobić panoramę ładną, równo, sklejoną i tak dalej, no to się trzeba postarać i broń Boże, żeby nam ręka drgnęła. No, tutaj telefon słabo sobie radzi ze sklejaniem przestawionych klatek. Będzie widać, jeżeli znacząco poruszyliśmy dłonią, robiąc panoramę. No i zoom cyfrowy, no jak zwykle, marny. Natomiast aparat do selfie całkiem dobry, chociaż ma tendencję do przejaskrawiania jaśniejszych partii kadru, czyli na przykład jeżeli mamy za nami raczej podświetlone dobrze niebo czy jasną ścianę, no to może być trochę przepał, ale generalnie zdjęcia z przedniego aparatu również są ok. No i filmy w zasadzie też są w porządku, odnosząc oczywiście znów do ceny telefonu. Pamiętajmy, tutaj nie ma stabilizacji optycznej, jest tylko cyfrowa. No i no wiecie, no. Nie ma tutaj perfekcji, ale jest zupełnie dobrze. Jest nawet, słuchajcie, taka ciekawostka, nagrywanie w zwolnionym tempie, przy czym wychodzi to tak sobie, Full HD w 240 klatkach, film przykładowy też wrzuciłem wraz z innymi przykładowymi filmami tutaj na kanał, możecie sobie je zobaczyć, linki macie w opisie tej recenzji. No ocencie sami. Mówię, jest całkiem nieźle, chociaż bez rewelacji, akurat tak jak powinno być w segmencie powiedzmy około 1500 zł. Całkiem dobrze jest natomiast z akumulatorem. To nie jest jakaś nadzwyczajnie duża bateria, ale ten telefon spokojnie jest w stanie wytrzymać cały dzień nawet dosyć intensywnej pracy. Tak jak już Wam wspomniałem, miałem go ze sobą na targach IFA. Robił za narzędzie łączności do dzwonienia, do przesyłania wiadomości, maili, pracował sporo jako router mobilny. Kurczę, wytrzymał cały dzień, naprawdę, to całkiem niezły wyczyn, biorąc pod uwagę, że flagowy model, którego używałem równolegle, no, wymaga ładowania ze 3 razy w tym czasie. Także akumulator jest naprawdę dobry, naturalnie wyczerpiecie go szybciej, jeżeli się postaracie, bo to jest możliwe, też mi się udawało. Ale jak będziecie korzystać z telefonu tak spokojnie, tak bez przesady, to nawet i 3 dni powinien wytrzymać. 2 spokojnie też wytrzymuje, ale mówię już takiego trochę oszczędniejszego użytkowania. Ładuje się dosyć szybko, jakieś 1,5 godziny i macie pełną baterię. Także akumulator jest zupełnie dobry, znów w odniesieniu do ceny telefonu. No i teraz czas na odpowiedź. Czy ten Poco jest spoko? No jest. Pod warunkiem, że pamiętamy, iż niska cena nie bierze się znikąd i musimy iść na pewne kompromisy. Moim zdaniem chyba największym i najpoważniejszym będzie brak NFC. Trzeba też pamiętać, że telefon nie jest wodoszczelny, nie ma perfekcyjnego wyświetlacza, chociaż ma całkiem niezły, tyle że nie dla okularów polaryzacyjnych. Trzeba też pamiętać o
pewnych tam wpadkach w oprogramowaniu, które być może zostaną usunięte, być może nie. Trzeba pamiętać o niedociągnięciach w rodzaju braku powiadomień spowodowanym notchem. Trzeba pamiętać, że dioda powiadomień też jest taka sobie, więc w zasadzie to nie jest telefon dla tych, którzy często i gęsto otrzymują masę powiadomień i muszą tego pilnować. No, natomiast w roli narzędzia komunikacji to jest bardzo dobre urządzenie. To jest też bardzo dobre urządzenie, żeby sobie pograć. To jest telefon, który wytrzymuje cały dzień i wcale go nie trzeba w ciągu dnia doładowywać. Robi też całkiem przyzwoite zdjęcia. Jak lubicie się bawić rozmywaniem tła, to będziecie na pewno jeszcze bardziej z niego zadowoleni. Ma bardzo dobry czytnik linii papilarnych. No, ma też w sumie niezłe to rozpoznawanie twarzy. Tyle, że trzeba kombinować, żeby je uruchomić, więc no, powiedzmy, że tego nie ma. Ma dwa głośniki, ma mini jacka, ma dual SIM, albo gniazdko na kartę. No dobra, tu jest znowu kompromis, albo, albo. Jest całkiem dobrze wykonany, w sumie nie brzydki, jak za 1500 zł, takie możliwości, no, jest zupełnie okej, jest spoko. Czyli po prostu, krótko, jeżeli nie przeszkadza Wam brak NFC i pogodzicie się z tym, że czasem któraś aplikacja się wyłoży po prostu, to bierzcie sobie ten telefon, będziecie zadowoleni. Ja ze swojej strony ten smartfon polecałbym głównie nastolatkom, bo dla nich jest ważne, żeby świetnie chodziły gry, żeby robił przyzwoite zdjęcia, no i żeby w miarę długo działał po to, żeby rodzice mieli kontakt. Ci bardziej wymagający użytkownicy no, powinni brać pod uwagę, że jednak za 1500 zł to nie kupuje się flagowca, tylko takiego budżetowego flagowca i kompromisy są nieuniknione. No jeżeli się z nimi pogodzicie, no to spoko, a jak nie, no to musicie wyłożyć trochę więcej kasy. No i to chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na temat Pocophone F1. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!